kościół jest domowy? Kościół jest domowy, znaczy jest miejscem, w którym możemy czuć się bezpiecznie, w którym zawsze czujemy się chciani. I no tak jak też wczoraj powiedział ksiądz Kapelak, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jeśli prawdziwie wierzą w Boga i są katolikami, no to powinno być miejsce, w którym się bardzo dobrze czujemy. Czy kościół jest domowy? Ja pojawiam. Znaczy się mi się wydaje, że no, to jest cała rodzina pielgrzymkowa, tak jak my tworzymy, że jesteśmy razem, idziemy razem, każdy się wspiera, no i po prostu jesteśmy obok siebie. Jak komuś jest źle, to my próbujemy się go pocieszyć i na odwrót, jeżeli mi jest źle, to ktoś mnie próbuje pocieszyć. Znaczy, kościół jest domowy, dlatego że no tak uważam, że wywodzi się z domu, z rodziny, z podwalin rodziców, z tego, co nam przekazali dziadowie, pradziadowie, rodzice. I kościół domowy jest wtedy, gdy wszyscy razem w nim uczestniczą. Rodzice, dzieci razem się modlą, razem też mogą. Tak jak my teraz tutaj jesteśmy razem, to myślę, pielgrzymki, razem jechać na rekolekcje. Ale też myślę, że to, co wyniesiemy z domu, to potem nam owocuje w życiu. To co przekażemy dzieciom, to potem dzieci wynoszą z tego domu i potem chętnie wracają, przekazują potem następnym swoim dzieciom. I to jest ten kościół, taki krzewienie chrześcijaństwa, szerzenie wiary, wyznawanie Jezusa, chwalenie, czczenie Matki Bożej. To jest ten dom, żeby umieć sobie nawzajem ze sobą rozmawiać, nawzajem wypowiedzieć to, co nas boli, żebyśmy nie dusili w sobie, nie krzewili jakichś złych jakichś zawiści, niedomówień. Zawsze trzeba mówić. Ja zawsze to mówię, że w rodzinie nie powinno być cichych dni. Wtedy jest, nawet jeśli się mówi, że tak powiem, prawdę, która boli, prawda? Dziękuję. Znaczy, że kościół jest domowy. Panie sobie z moim tatą i zawsze mogę przyjść do kościoła i to jest jakieś takie schronienie. To znaczy, że kościół jest domowy. Dla mnie oznacza to, że w kościele czuję się jak w domu, jako jednej wspólnoty. To znaczy, że kościół jest domowy. To znaczy, że jest to wspólna. Jest domem tak jak wspólnota ludzi. Kościół jest domowy, ponieważ jest złożony z rodzin. Jest to kościół zbudowany z rodzin. Z rodzin, które są jak gdyby na wzór kościoła, ponieważ jest ojciec, który przewodniczy wszelkim rodzinnym obchodom. Jest matka, która gdyby wtajemnicza dzieci w te obchody i są dzieci, które obchodzą. I te właśnie rodziny tworzą cały kościół. I według mnie właśnie dlatego kościół jest domowy. Znaczy, że można czuć się w domu, czyli rodzinnie, miła atmosfera. Dziękuję.